podsumowuje naszą pielgrzymkę, 22. ogólnopolską pielgrzymkę Zatchabę na Jasną Górę. Mamy władze naczelne, które brały udział razem z nami od samego rana w tym wydarzeniu. Witam serdecznie duchne harcmistrzyni Małgorzatę Teśnicę, naczelniczkę ZHP. Witam serdecznie harcmistrza Krzysztofa Budzińskiego, zastępcę naczelniczki ZHP. Po raz kolejny witam harcmistrza Wojciecha Jurkowskiego, kapelana naczelnego i członka głównej kwatery ZHP, który jest z nami przez całą pielgrzymkę. Duchnej druhowie chciałbym przekazać, a jeszcze drucha Żaka Grzech, który jest naszym gościem, kapelana Federacji Katolickiej, który też gdzieś się jest. Czuwaj. En français, merci, 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 merci. My też dziękujemy. W takim razie ja poproszę o zabranie głosu druhny naczelnik ZHP. Duchno i duchowie, podstawą naszej organizacji jest braterstwo, służba i praca nad sobą. Te trzy wartości nigdy nie mogą ze sobą konkurować. Zawsze muszą być w naszych sercach, w naszej postawie w równowadze. A więc pełniąc służbę, będąc wiernym ideałom braterstwa i pracując nad sobą, idźmy w naszą harcerską codzienność. Jednocześnie w pełni wiary, nadziei i miłości zmieniajmy, tak jak dzisiaj w moim okazaniu ksiądz kapelan, świat na lepsze. Po to, żeby za słowami Baden-Powella zostawić go trochę lepszym, niż go zastaliście. Dziękuję wam za pielgrzymkę, dziękuję wam, że chcieliście się spotkać przy najświętszym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej i dziękuję Komendzie Chówca Częstochowa i całej Komendzie Pielgrzymki za to, że dała nam wszystkim taką szansę. Powodzenia i do spotkania na harcerskim szlaku. Czuwaj! Proszę drucha kapelana o modlitwę kończącą naszą pielgrzymkę. Moi drodzy, najpierw bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim za ten dar czasu i za dar każdej osoby z was. Jesteście wspaniali i jesteście także dla mnie jako kapelana takim świadectwem, że te sprawy, które tutaj omadlaliśmy, są ważne, że sprawy związku są nie tylko te takie przyziemne i organizacyjne, ale że duch w narodzie, czyli duch w związku jest nadal silny i chce być jeszcze silniejszy. Naszą pielgrzymkę zakończymy modlitwą harcerską, bo nie mogliśmy tego zrobić w kaplicy, dlatego zaśpiewamy ją teraz i na drogę powrotów. Pozdrawiajcie wszystkich, którzy zostali w waszych domach i w waszych środowiskach. Dziękuję druhnie naczelnik i dziękuję druhowi Wojciechowi, całej komendzie tegorocznej pielgrzymki, całemu chówcowi Częstochowa za waszą służbę i za waszą współpracę ze mną, z główną kwaterą. Dla nas wszystkich. Zapłać, dobrzy ludzie. Bardzo się cieszę, że druhna naczelnik zdążyła, bo ona jeszcze wczoraj była za granicą, a dzisiaj już jest z nami. Do modlitwy harcerskiej. Ojcze nasz, w opiece swej nas miej, harcerskich serc pragnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć. Harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć. Harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być. O modlitwie. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na nas i na nas wszystkich i pozostanie na zawsze. Amen. A teraz robimy krąg. Bratnie słowo sobie daje, że brat
chętnie słowo sobie daję. Duchnej duchowie, czuwaj! Czuwaj! Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na przyszłorocznym pielgrzymce ze Zachary Miasto. Zapraszam.